Siemanko, macie GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wędrownika. Dziś tak sterylnie, ponieważ wreszcie pierwszy większy koncert samochodem. Tak więc dojechałem, a nie doszedłem, plus dojechałem autobusami. Dzisiaj Steel Panther, tak więc zapraszam bardzo serdecznie na relację koncertu Steel Panther z Warszawy 24 września 2016. Tak więc szybko wszedłem, szybko zostawiłem wszystkie graty i poleciałem pod scenę, żeby zająć miejsce, no bo wiadomo, Steel Panther. Pod sceną spotkałem również Kaśkę Bieńkowską i Pola Gromadzkiego z White Highway, których serdecznie pozdrawiam. Spotkałem również Ole, czyli kumpele z mojej szkoły, którą też serdecznie pozdrawiam. No i czekaliśmy na support. Myśleliśmy, że będzie naprawdę dużo ludzi, okazało się, że tych ludzi nie było tak dużo, jakby się mogło wydawać. Może dlatego, że był jeszcze oczywiście support. I muszę powiedzieć, że ci, którzy nie przyszli na support, tracili naprawdę dużo, ale po kolei. Supportem tym był brytyjski zespół hardrockowy Inglourious. I kiedy usłyszałem Won't Get Full Again The Who, od razu przypomniał mi się koncert Def Leppard z 2015 roku właśnie na Torwarze, gdzie z tego co pamiętam też leciało Won't Get Full Again The Who, albo przynajmniej cokolwiek z repertuaru The Who jako otwieracz. W każdym razie po intrze Inglouriousi weszli na scenę i zaczęli grać utwór Until I Die. Until I Die pochodzi z ich najnowszej płyty, która została wydana również w tym roku, czyli 2016. Jeden z najlepszych według mnie utworów z tej płyty. Ten utwór ma też swoje promo wideo. I muszę powiedzieć, że kiedy usłyszałem pierwsze nuty tego utworu, od razu skojarzył mi się, znów powiem tak jak w przypadku Rival Sons, zespół Tiebreaker. Tiebreaker, którzy supportowali The Vintage Caravan w marcu, których też miałem okazję zobaczyć i usłyszeć i poznać przy okazji, i ten utwór naprawdę mi się bardzo skojarzył właśnie z takim rokiem z lat 70., hard rockiem z lat 70., który też jest grany przez Tiebreakera. I muszę powiedzieć, że Until I Die naprawdę zarąbisty utwór, z którym naprawdę warto się zapoznać. Następnie poleciał rock'n'rollowy, szybki, typowy, hardrockowy Breakaway. Naprawdę bardzo fajny utwór, również z Inglouriousowej płyty z tegoż roku. Naprawdę bardzo fajny utwór, bardzo, jak już powiedziałem, hardrockowy, rock'n'rollowy i myślę, że też jest wart przesłuchania. Cieszę się, że ten utwór został zagrany na żywo, naprawdę był wart tego. Następnie wokalista, frontman zespołu, czyli Nathan James, przywitał się z publicznością i powiedział, że zagrają cover zespołu Rainbow, I Surrender. I poleciał I Surrender, w troszkę szybszej wersji niż oryginał, ale tak czy inaczej zagrany naprawdę rewelacyjnie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał okazję usłyszeć I Surrender na żywo, czy to w wykonaniu Richiego Blackmore'a, choć wiadomo, teraz Richie Blackmore powrócił do grania hard rocka i koncertuje od czasu do czasu, ale raczej o Polskę nie zahaczy, wątpię w to. Podobnie Joel & Turner, nie wiem, czy będę miał szansę usłyszeć I Surrender na żywo. A to proszę bardzo, miałem okazję od Ingloriusów usłyszeć naprawdę bardzo dobry cover. Oczywiście piosenka z albumu Difficult to Cure z 1981 roku od Rainbow. Genialny utwór, jeden z moich ulubionych ogółem od Rainbow, jak i również od tej epoki Joel & Turnera z tych trzech płyt. I myślę, że wykonanie ich wyszło naprawdę rewelacyjnie, warto było być na tych Inglouriousach, bo cover naprawdę zacny. Potem Nathan zapowiedział kolejny cover, który się pojawił i się zapytał, czy znamy kogoś takiego jak Whitesnake. No taki zespół jak Whitesnake. No, biorąc pod uwagę, że niedawno Whitesnake grał w Polsce, no to trudno by było. Ale na początku, zanim zagramy Whitesnake'a, to powrócimy do regularnego repertuaru, naszego repertuaru. No i wracamy z utworem High Flying Gypsy. Bardzo interesujący utwór, cięższy na pewno, właśnie taki troszkę progresywny, rzekłbym. W każdym razie na pewno cięższy i równie fajny co poprzednie, chociaż nie wpadł mi on tak do głowy jak na przykład Breakaway czy właśnie Until I Die. Anyway, naprawdę bardzo fajnie było ten utwór usłyszeć na żywo. Następny utwór był, jak to powiedział Nathan, o rock'n'rollu, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, czyli utwór Warning. No rzeczywiście, to był typowy hard rockowy rock'n'roll. Naprawdę bardzo fajny utwór i bardzo szybki utwór, strasznie mi on szybko zleciał. 3 minuty i po wszystkim. No cóż, typowy klasyczny hard rock i klasyczne struktury utworu trwa 3-4 minuty max i jest catchy, jak to się mówi.
bardzo dobre określenie po angielsku, po polsku nie wiem, czy bym zaraz idealne odzwierciedlenie słowa catchy, łapliwy, nie za bardzo. Warning, naprawdę super utwór, świetnie, że go zagrali, bardzo mi się podobał. No a teraz zbaczamy ze ścieżki autorskich kawałków, no i przechodzimy do coveru. Zapowiedziane wcześniej Full For Your Love in Whitesnake'a z płyty z 1989 roku. Genialnej płyty swoją drogą, którą bardzo polecam. No, Whitesnake'a całego polecam, to jest genialny zespół hardrockowo-aorowy. Tam heavy metal czasami się to znajdzie. A wykonanie Full For Your Love in Fingoriusa? Rewelacyjne. Naprawdę bardzo je lubię. Na swoim kanale na YouTubie mają nagranie profesjonalne tego coveru. Studio ze wszystkimi line'ami, więc to co teraz tutaj słyszycie to jest nic, wiadomo, no. Nagranie z publiczności to nie jest jakość za bardzo, jeżeli się nie ma profesjonalnego sprzętu. A ja takowego nie mam, mam amatorski tylko. Tak to brzmi całkiem nieźle jak na te spartańskie warunki, no, ale relacja jest, więc to jest najważniejsze. Full For Your Lovin', genialne wykonanie. Cieszę się, że mogłem ten utwór usłyszeć, zwłaszcza, że niestety, ale na Whitesnake'a nie pojechałem, czego po części żałuję, bo lubię ten zespół, ale no niestety parę powodów nie pozwoliło mi, żeby pojechać na koncert Whitesnake'a, czego to no trochę żałuję, no. A tak mogłem Full For Your Lovin' usłyszeć na żywo, z czego się cieszę. Następny utwór, Your Mind, wracamy do płyty z 2016 roku. Fajny utwór, choć nie wbił mi się aż tak bardzo w głowę. I chyba muszę powiedzieć, że jest to najsłabszy kawałek setlisty, co nie zmienia faktu, że jest naprawdę bardzo fajny i warto go na pewno posłuchać na płycie. A kolejnym utworem był Holy Water. Bardzo powolny, taki bardziej balladowy kawałek. Właśnie coś w stylu Inverse The Vintage Caravan, rzekłbym. Naprawdę bardzo klimatyczny kawałek, bardzo fajny track i jeżeli będziecie słuchali płyty Ingoriusa, to naprawdę warto się z nim zapoznać. Bardzo mi on wpadł w ucho, przypadł do gustu, warto się z nim zapoznać. No i niestety, ale czas skończyć. Nathan żegna się z publicznością i zachęca do tego, żeby kupić najnowszą płytę. Ja też was zachęcam, żeby kupić tę płytę, jeżeli jest taka możliwość gdziekolwiek i chcecie ją kupić. Warto ją zdobyć, warto się z nią zapoznać. No przy okazji można było odwiedzić, że tak powiem, spotkać się z zespołem po koncercie, z czego nie omieszkałem zrezygnować i naprawdę zobaczyłem się z nimi. Tutaj macie parę fotek, zebrałem autografy. Naprawdę mili panowie, naprawdę fajnie się z nimi pogadało. I mam nadzieję, że wrócą do Polski, tak jak mówili, a oni mają nadzieję, że ja wrócę na ich koncert. Ostatnim kawałkiem był Unaware, również z płytki. Naprawdę fajny utwór kończący setlistę oraz kończący również płytę Ingloriusa. I koniec koncertu. Szybko strasznie zleciało to 40 minut. I jak zawsze robię sobie niespodziankę, praktycznie zawsze sobie robię niespodziankę, że nie słucham supportów. Słucham tego zespołu, na którego docelowo idę. Czyli w tym przypadku Steel Panther. A Ingloriusa wcześniej nie słuchałem, nie zapoznawałem się z nim, by sobie zrobić miłą niespodziankę. No i w tym przypadku ta niespodzianka była naprawdę miła. Zespół bardzo polubiłem. Mam już na swoim dysku płytkę Ingloriusa. Teraz tylko polować na wydanie CD, żeby włączyć je do mojej płytowej kolekcji. A cóż, a Ingloriusa tylko wam polecić. Koncert był naprawdę fajny. Jeżeli ten koncert miał mnie zachęcić do posłuchania zespołu, to naprawdę to zrobił. Naprawdę warto się z tym zespołem zapoznać, jest on zarąbisty. Później jakieś 45 minut na przepinki oraz na ochłonięcie, ponieważ no, Steel Panther zaraz wchodzi, no to nie są przelewki, no. Przy okazji ludzie się zebrali, no jak mówiłem, no. Ci, co nie przyszli na Ingloriusa, niech żałują, bo naprawdę różnica pomiędzy ilością ludzi na Steel Panther a na Inglorious była naprawdę porażająca, bo różnica była wielka. Cóż, poleciało intro, Styx wlazł za perkusję i się zaczęło. Polecieli najpierw klasycznym otwieraczem koncertów, czyli po prostu Eyes of the Panther. Oczywiście z albumu Feel the Sea z 2009 roku. Genialny utwór, lubię go od pierwszego odsłuchu, jeden z moich ulubionych z Feel the Steel, jak i z całego repertuaru Pantery. Naprawdę
bardzo ten utwór szanuję, lubię i ogółem. Publika oszalała, jak zobaczyła Steel Panther. Do tego, nie wiem, czy widać na tym materiale, ale Michael Starr mnie rozpoznał. Dlaczego mnie rozpoznał? Ponieważ udało mi się go dorwać przed koncertem. Właściwie nie tylko mnie, ale paru ludziom również. I on wracał chyba z centrum handlowego. W każdym razie, oprócz tego, że zdjęcia, podpisy, haha i tak dalej, to powiedziałem mu, że bardzo mi się podobają Demka Longą z 90 roku. Dla niewtajemniczonych Michael Starr zwie się Ralph Saenz i w muzyce nie siedzi od Steel Panther, siedział również wcześniej, grał w tribiucie Van Halena, Atomic Punks, miał swoją rolę też w LA Gunsach, no i między innymi też w Long Gone, w zespole z początku lat 90., który nigdy się nie przebił, ale nagrał parę demek i te demka naprawdę są rewelacyjne, recenzowałem je w Headbangu, pokazywałem je wam. I no, Michael chyba mnie rozpoznał pod sceną i się cieszył. Ale na pewno się cieszyłem. No w każdym razie Eyes of the Panther przeleciało. No i później przejście do płyty Balls Out z 2011 roku i utwór Just Like Tiger Woods. Kolejny bardzo rozpoznawalny kawałek Steel Panther. Bardzo go lubię, choć mam więcej faworytów z tej płyty, jak i z całego repertuaru. Anyway, bardzo fajnie było Just Like Tiger Woods usłyszeć na żywo. No, tak więc witamy się z publicznością i od razu przechodzimy do numeru z najnowszej płyty, czyli All You Can Eat z 2014 roku, czyli Party Like Tomorrow is the End of the World. Single, który promował tę płytę, miał też klip i jest to chyba mój jeden z trzech najbardziej lubianych kawałków z tej najnowszej płyty. No najnowsza, no najnowsza studyjna, let's say, ponieważ niedawno wyszedł też Live from Lexi's Mom Garage i akustyki. Akustyczny koncert Steel Panther, ale mówimy o albumach. Bardzo fajne wykonanie, no Michael szalał po scenie, wszyscy w sumie szaleli po scenie, ale Michael jak zwykle latał po scenie od lewej do prawej, publika szalała, ja już powoli przestawałem czuć plecy, ponieważ ludzie tak napierali. Chyba tylko większy ścisk był w mojej historii koncertowej na Udo Dirk Schneiderze. Tak mi się coś wydaje. A naprawdę było nieziemsko. No i co? No i pierwsze trzy utwory za nami, zespół wita się z publicznością, no i czas na przedstawienie członków zespołu. Satchel powiedział, że Michael kończy tego dnia 69 urodziny. O cóż, oczywiście, jak to w Polsce bywa, jak na Maidenach też to było, tak i tutaj odśpiewaliśmy 100 lat. Chyba dobrze zespół zrozumiał, o co nam chodziło z tym śpiewaniem. W każdym razie zespół przywitał się jeszcze raz, przedstawił wszystkich członków, oczywiście pochwalili się tym, że mają nowe kostiumy, mają nowy spandex, mają nowe gitary i ogółem wszystko jest nowe. No i oczywiście Satchel nie omieszkał popróbować mówić po polsku, oczywiście wiadomo o czym mówił. Napisał sobie na rączce pewne kwestie, no i spoko. Oczywiście na sam koniec został przedstawiony Styx i jak zwykle zagrano What's His Name Styx. No przez ten czas, oprócz tego, że zespół sobie gadał, to oczywiście jajcował sobie ze wszystkiego i ze wszystkich. Oczywiście Lexi był tym, który próbował być poprawny politycznie, ale coś mu nie wychodziło, bo zespół go uciszał. No jak to zwykle na koncertach Steel Panther bywa. No i bardzo płynnie po przedstawieniu Styxa przeszliśmy do utworu Asian Hooker z Feel the Steel z 2009 roku. Jeden z moich ulubionych kawałków Steel Panther. Naprawdę fajnie go było usłyszeć. Bardzo lubię ten bridge Suckin' Fuckin' Smells Like Sushi. Jeśli chodzi o ten utwór, to jest taki fajny, nie powiem, że łomacz językowy, ale takie fajne zbicie z głosek, że po prostu uwielbiam ten fragment. A sam utwór też naprawdę rewelacyjnie wykonany, cóż tu mówić. No Steel Panther po prostu są w formie. Jako iż nie spoilerowałem sobie setlisty, to nie wiedziałem, co poleci dalej. No i to była moja pierwsza niespodzianka, ponieważ poleciał utwór Turn Out The Lights. Utwór oczywiście z płytki Feel The Steel z 2009 roku. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie było ten utwór usłyszeć. Nie spodziewałem się go, a bardzo go lubię, szczerze powiedziawszy. Choć nie jest to mój ulubiony utwór z Feel The Steel, to naprawdę bardzo przyjemnie było go usłyszeć. Po tym utworze Satchel pochwalił się, że ich najnowsza płyta została sprzedana w rekordowej ilości 200 egzemplarzy w Polsce, więc są naprawdę dumni. No, typowy humor Steel Panther. A później, no, trzeba było troszkę poskakać, ponieważ mieliśmy utwór, który jakoby stał się hitem internetu, a w ogóle Steel Panther tego nie promowali.
I później ten utwór stał się też hitem na moim telefonie, ponieważ strasznie go zacząłem fazować. Chodzi mi tutaj o utwór z Balls Out z 2011 roku, czyli Let Me Come In. Bardzo polubiłem ten utwór po koncercie, naprawdę bardzo było fajnie go usłyszeć na żywo i go również się bardzo nie spodziewałem, tak za bardzo, bo jest o niebo, jest więcej piosenek Steel Panther, które bym podejrzewał o pojawienie się na setliście, a nie ten utwór. Na przykład Pussy Whip, którego nie było, a się pojawiło Let Me Come In. Przy okazji te dzikie ruchy Michaela w refrenie były takie zarąbiste, że oh my god. No cóż, bardzo fajny wykonany utwór i przypomniał mi o tej piosence, ten wykon i naprawdę polecam ten utwór ogółem. A później, po tym utworze, ten utwór przeszedł w solo Satchela. Wiedziałem, że Satchel jest utalentowanym gitarzystą, ale jak posłucham tej solówki, to oh my god, coś pięknego. Jak już przybliżyłem sylwetkę Michaela Stara, to też przybliżę troszkę Satchela. Oczywiście Satchel, czyli Raz Parrish, nie grał tylko Steel Panther, grał z Michaelem w tribucie Van Halenowym, ale grał również m.in. w zespole Fight Roba Halforda. Niestety, mimo iż te płytki miałem do podpisu, to Satchel mi ich nie podpisał, bo było całe czarne. Nie wnikam, że tam było białe pole przy zdjęciu, no ale dobra, następnym razem uda mi się te podpisy zdobyć na tych płytkach, nie ma, że nie. Anyway, solo Satchela trwało i trwało, Satchel poleciał za perkusję, użył stopy i zagrał parę znanych nam utworów, między innymi Crazy Train, między innymi Sweet Child O' Mine, między innymi Master of Puppets, między innymi również Iron Man. No nie będę wymieniał wszystkich, no ale wiele znanych nam wszystkim riffów się w tym solo pojawiło. Solo było naprawdę zarąbiste, bardzo fajnie było je usłyszeć. No a później utwór It Won't Suck Itself, którego bardzo lubię i lubię on zawsze, jeden z moich ulubionych utworów na Balls Out, i fajnie było go usłyszeć na żywo. Oczywiście trzeba było refren odśpiewać ze Steel Pantherem, bo oh well, no. Ten utwór jest bardzo dobry do śpiewania wraz z publicznością. No dobra, to teraz kolejny utwór. I tu było kolejne ściwko, ponieważ nie dość, że to był utwór z All You Can Eat, którego w ogóle nie podejrzewałem, że się pojawił. To jeszcze była to wersja akustyczna. Był to utwór She's on the Rack. Utwór tak niegrany przez Steel Panther, że aż Michael musiał się asekurować tekstem na kartce. Do tego jakoby Styx zgubił swój przepiękny flet, no to wyszedł techniczny ze smartfonem, no i w ten sposób Styx grał. Włączył pewną aplikację z klawiszami i Styx grał, powiedzmy, że na flecie. A sam utwór, cóż, bardzo mi się spodobała ta akustyczna wersja, chyba nawet bardziej mi się podoba niż wersja elektryczna, która znajduje się właśnie na płycie All You Can Eat z 2014 roku. Bardzo lubię ten utwór w akustycznej wersji i wam też polecam posłuchać, jeżeli znajdziecie taką wersję. No a wersja albumowa też jest spoko, więc polecam. No dobrze, a jak to w tradycji Steel Panther bywa, zapraszamy jedną dziewczynę na scenę i specjalnie dla niej śpiewamy piosenkę. Tym razem wyciągnięto Gabi, która była jak na dziewczynę wyciągana na scenę całkiem młoda. Szczerze powiedziawszy, nie wiem ile ona miała lat. Jeżeli to jest prawda, że jej mama była na scenie, no to pozdrawiam. I mam nadzieję, że jej rodzice, jeżeli byli na scenie, czy też nie, wiedzieli na co idzie. I że to nic tutaj nie jest na serio. I pozdrawiam wszystkich napinaczy, którzy pisali pod filmem Jaoka właśnie z koncertu Steel Panther, co prawda z późniejszej sceny. Uruchamiał się typowy Polak katolik i łapek w dół jest 50, a łapek w górę 90. Pozdrawiam ludzi, którzy traktują koncerty Steel Panther na poważnie, naprawdę. Gabi wiedziała, na co się pisze, jeżeli jej mama była naprawdę na publiczności, to też wiedziała, na co idą, i nie ma, że nie. W każdym razie widziałem, w sumie wszyscy, którzy byli w pierwszym czy drugim rzędzie, widzieli, jak Gabi się stresuje, że została wybrana, ale tak czy inaczej. Zespół postanowił, że dla każdy z członków wymyśli jakąś piosenkę dla Gabi, tak po prostu. Najpierw zaśpiewał Michael, całkiem ciekawy tekst. Podobną rzecz wymyślił Satchel. No, Styk zaśpiewał to, co zaśpiewał, czyli to. No a Lexi, jak to Lexi? Don't you think my face looks pretty?
No i a propos tego, co mówiłem, że każdy koncert Steel Panther trudno jest traktować poważnie i że to wszystko jest dla jajec i niektórzy tego niestety nie rozumieją, a to naprawdę nie trzeba zbyt wiele rozumieć według mnie, bo od samego początku, kiedy poznałem Steel Panther, wiedziałem, że to jest zespół dla jajec przede wszystkim. I zaśpiewali oczywiście piosenkę akustyczną, jak to bywa, było to Girl from Oklahoma, było jeszcze do wyboru Winnie Wright, ale tym razem padło na Girl from Oklahoma z Feel the Steel z 2009 roku. Gabi znała tekst, no, prawdziwa fanka. Pozdrawiam cię, Gabi, jeżeli to oglądasz. Naprawdę, gratki za odwagę, no, że mimo tego, iż było widać, że się trzęsłaś cała, to nie zdarzałeś ze sceny i że bawiłaś się równie dobrze jak ja pod sceną. No i gratuluję farta. No jeżeli pada taka kwestia z ust Michaela, a Gabi odpowiada w ten sposób... Oto powodzenia, traktujcie nadal ten występ poważnie. Do tego, kiedy wykonywane było Girl from Oklahoma, Lexi wraz ze Styxem zaczęli oglądać obrazek, który dostali, fanarta, którego dostali na scenę, którego Michael wziął z publiczności. Ten obrazek należał do Oli, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Ola w zamierzeniu chciała tam mieć wszystkie podpisy, no ale chyba chłopaki nas nie zrozumieli i myśleli, że to jest taki fanart dla nich. Na szczęście później obrazek udało się odzyskać, ale wszystko po kolei. Mam to uchwycone, tak więc Ola, proszę bardzo, masz na pamiątkę. No i jak to bywa po występie jednej dziewczyny, czas na kolejne 16. Tak, to jest ten moment, kiedy dziewczyny wchodzą na scenę. O, na pewno było więcej niż 17 dziewczyn w rzędzie. Na pewno było więcej niż 17 dziewczyn. No, było ich naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. W tym m.in. Olka, o której już wcześniej mówiłem, którą serdecznie pozdrawiam, której udało się wbić na scenę i zobaczyć się zespołem na scenie, ale także Sassy oraz Anka, które serdecznie pozdrawiam, które również były na scenie i odwalały takie show, że oh my god, tutaj pewnie w jakichś kadrach jest, zobaczycie. I no i cóż, jeżeli tyle dziewczyn wchodzi na scenę, no to może powiedzieć tylko jeden utwór. Czyli 17 Girls in a Row z płyty Balls Out z 2011 roku. No i oczywiście, no cóż, no, pokazywanie cycków było na miejscu po prostu. To był właśnie ten moment, kiedy można było poszaleć na scenie, potańczyć, porobić jakieś durne rzeczy. No i jeszcze raz powiem, czy to można traktować poważnie? No nie sądzę. Przecież jak to można traktować poważnie, to co się dzieje na scenie? Zwłaszcza na koncercie Steel Panther. A jeśli chodzi o sam utwór, no sam utwór był naprawdę dobrze wykonany, choć w sumie tutaj utwór nie jest najważniejszy, najważniejsze są dziewczyny na scenie. Hello! Nie, ogółem muszę powiedzieć, że było bardzo kulturalnie, nie było żadnych przepychanek, no nie było niczego, wszyscy się dobrze bawili, ale muszę powiedzieć, że naprawdę dziewczyn na scenie było więcej niż 17 na 100%, bo sam Michael nie potrafił się na tej scenie odnaleźć, bo się gubił w ludziach. No i później smoothie przejście do kolejnego utworu, tym razem z All You Can Eat z 2014 roku, czyli Glory Hole, jeden z najpopularniejszych utworów Steel Panther w ogóle, rzekłbym. Tutaj też było szaleństwo na scenie, a sam utwór, no, zawsze chciałem usłyszeć, bardzo go lubię. Nie tylko, od razu tutaj powiem, nie lubię tylko utworów Steel Panther za ich heheszkowy tekst, nie. Steel Panther traktuję jako naprawdę zacny zespół przede wszystkim za muzykę. Bo muzyka Steel Panther to jest to, co uwielbiam. To są typowe lata 80., ciężkie lata 80. Ten ciężki glam pokroju Quiet Riot, Twisted Sister, to właśnie to odnajduję w muzyce Steel Panther. I myślę, że nawet jakby Steel Panther mieli poważne teksty, to równie dobrze by mi się ich słuchało. A to, że wzięli sobie na warsztat taką, a nie inną tematykę, no cóż, no bywa, tak? Widać, im się poszczęściło, no i ta tematyka trafiła, strzeliła. No i cóż, no, Glory Hole, naprawdę super utwór, bardzo polecam posłuchać. No teledysk jest, był promowany ten utwór teledyskiem, no, wszyscy wariowali na scenie. No i później Michael zaokampaniował kolejny utwór, który no każdy szanujący się fan Steel Panther zna, oczywiście Community Property z pierwszego albumu. Na początku troszkę a cappella, a później już z muzyką.
kolejny utwór z dziewczynami na scenie, znowu było potańczenie, znowu było... Teraz troszkę spokojnie, ale tak czy inaczej były piękne tańce na scenie oczywiście, i tam z Michaelem, i tam z Zaczelem, i tam z Lexim. Co prawda Lexiego za bardzo nie widziałem, mimo iż byłem po środku, ale no cóż, najbardziej widziałem Michaela i Zaczela. No wszyscy się dobrze bawili i to jest najważniejsze. No a później, no, to czym się Steel Panther wybili w 2009 roku, czyli utwór Death to All But Metal, z którym się w 100% w sumie zgadzam. Mój ulubiony utwór, między innymi tak poznałem Steel Panther przez ten właśnie utwór i muszę powiedzieć, że czekałem, aż go usłyszę na żywo, chociaż nie podejrzewałem, że dziewczyny nadal będą na scenie przy tym utworze, bo najczęściej dziewczyny zostawały na jakieś trzy utwory. A tutaj jeszcze Death to All But Metal i dziewczyny tańczą na scenie, szaleją na scenie, a Michael próbuje nie wypaść z formy i próbuje cały czas śpiewać, mimo iż ma tyle rzeczy, które rozpraszają jego uwagę, więc no cóż, dał radę, jest doświadczony chłopak. Dziewczyny schodzą ze sceny, no ale także i zespół schodzi ze sceny. No ale ja przepraszam bardzo, Steel Panther bez Beastów w Polsce, no proszę ja was. No i publiczność sobie troszkę pośpiewała Party All Day Fuck All Night, którego jeszcze nie było, a musi być, bo jak żeby tego utworu nie było na koncercie Steel Panther. No i udało się, zespół wchodzi na scenę i gra utwór Fat Girl, There She Blows, który był już nagrany w Metal School, za czasów Metal School, Metal Shop, i pojawił się później na płycie Feel the Steel. Bardzo lubię ten utwór i cieszę się, że pojawił się na bisie. No i na bisie również się pojawił utwór ten, o którym mówiłem, czyli Party All Day Fuck All Night. Czekałem na ten utwór, też jeden z pierwszych utworów, które usłyszałem od Steel Panther swego czasu. Przy okazji Michael pobawił się kapeluszem, którego miał na głowie, rzucał do technicznych, rzucał do wszystkich i próbował wrzucić na pałeczkę Styxa. A jako iż nikomu się nie udało, to na sam koniec wzięto Olafa z publiczności, którego serdecznie pozdrawiam. Olaf jakoby czekał pod ich hotelem od samego rana, żeby zdobyć autografy i zdobyć fotki. Wzięto go na publiczność i ten Olaf właśnie trafił kapeluszem na pałeczkę Styxa. Udało się i tym samym zakończono koncert Steel Panther. No, na sam koniec jeszcze przedstawiono jeszcze raz zespół. No i teraz też podsumuję cały koncert, no. Koncert Steel Panther był rewelacyjny, no. Zarówno w kwestii muzycznej, jak i w kwestii setlistowej ogółem. Zespół... Jak ktoś nie zna Steel Panther, to może czuć się obrażony przez teksty, które piszą i przez to, co odwalają na scenie, ale jeżeli ktoś będzie to traktował nie na serio, jak traktują to fani Steel Panther, to naprawdę będzie się dobrze bawił na ich koncertach. Ja po zakończeniu koncertu, no powiem szczerze, czekam na kolejny, bo na pierwszym 2 lata temu nie byłem, na tym byłem i czekam na kolejny koncert Steel Panther w Polsce, żeby zobaczyć po raz kolejny ich w akcji, posłać ich kawałku, bo to naprawdę coś rewelacyjnego. Zespół rewelacyjny, lata 80. pełną gębą, na koniec jeszcze publiczność pośpiewała z Michaelem Fat Girl. No, i było fajnie, no ale cóż, koncert się kończy, później trzeba jakoś żyć. No i cóż, powoli trzeba się żegnać. No i to tyle dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, nie wiem czy mnie w ogóle widać i słychać, ale never mind. Genialny koncert Steel Panther, genialny koncert Inglourious. Podziękowanie dla chłopaków za genialny koncert. Miłość miałem przed kamerą, uszy to i tak nadal kiepsko słyszę. Dzięki za autografy i fotki z Inglourious, tam jest Steel Panther również, tam parę rzeczy się trafiło. No i cóż, też pozdrowionka dla wszystkich znajomych, których spotkałem i też mogę sobie jeszcze zdjęcie, tudzież się po prostu zobaczyć. Pozdrowienia dla Kuby Crashera, który mnie złapał. No i cóż, kolejna relacja nie wiem kiedy, bo nie wiem na co pójdę, jeszcze zobaczymy. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj, praktycznie mnie nie widać, ale trudno. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, my się widzimy w kolejnym wędrowniku, wiecznie po mojej produkcji, tak więc, na razie.